kolejnym odcinku będziemy mogli zrobić ten zamach, czy nie? Ale klatkuje. No już się uspokoiło. O, rośliny. Ma rację stanu jest. Dobra, tylko zrobię, żebyś mniej lagowało może. Wyłączę trochę. Dobra, już powinno być git. Chociaż nadal. To nie wiem czemu. Wait. To czemu? Muszę zobaczyć co jest. Kilka programów jeszcze muszę zamknąć, niestety. Teraz? Teraz git. Chociaż... Dobra, zaraz. Czarni za rzeką, a w mieście ani żołnierza. Dalej, no. Dobra, do kowala pójdę. Witaj? Co, nie ma nikogo? Witaj? No jest już. Miecze pierwszego sortu! To jest ten, który sprzedałem? Nie. Rzemiosło, które mam 30 już. Ulepszone. Buty. Wykonaj. Nie ma już skórzanej łaty. To może rozbić na części skórzaną łatę. Z czego skórzaną łatę może wyjść? Była skórzana łata, ale z tego nie. Na pamiątkę zostaje pierwszy ten pancerz, który miałem. Z tego mogę. Tak. No, z tego to wiem, wątpię już. Dobra, już mogę, czy nie? Mogę. Wyśmienite. Siła ataku, a to jest siła ataku? Nie ma. Dziwne. To jest siła ataku, to już nie. Łaty, łaty, no. Może jak wyjdę i wejdę, albo jak się... Nie, jak się zdrzemnę. To już mu się... Gdzie on jest? Zniknął. Jest już, pojawi się. Poskórzany łat, wszedł ewidentnie. Poszedł. Nie wszedł, tylko poszedł. Pokaż mi. Może zamiast wykonać tu. Rzemiosło. Ma skórzane łaty już. Co? Jak? Mam to przecież. Buty wiedźmińskiego sylecego wilka. Jakich nie mam? Już je robiłem przed chwilą. No gdzie one są? No są. A, dobra. Ulepszone już mam. Dobra. Pogubiłem się. Chciałbym. Dobra, teraz wyśmienite.
Mam te buty przecież. A, bo to są cechy niedźwiedzia. Boże, nie zauważyłem. To nie ma pierwszych cechów wilka. Cechów wilka. Nie ma kolejnej. No. Spodnie. Ulepszone. Gdzie są ulepszone? Nie ma. Dobra, to sklep. O. To co mogę sprzedać? Dobra. To tak. No biorę, tak. Dostaniemy 79, a jeszcze można sprzedać, co jego nie spojrzeć. Wiesz, on sprzedaje ta. Nie sprzedaje miecze, więc nie wiem. Miecze kto inny? W sumie to przydałoby się iść, bo mogę trochę zebrać tych mieczy. Jeszcze jakie zadanie jest? A płatka tam się zrespa. Płatka wygląda naprawdę już spoko. Nawet nie potrzeba mieczy, żeby się przestraszyli płatki pewnie. Witaj, Abe. Witaj, Geralt. Miecze. A nie, mam go jeszcze chyba. No mam. 27 go kosztowało. Dwa już miałem. No, czasami się zdarza tak. Sztabka ciemnej stali. Napraw wszystko. Rozbierz na części. Sztabka ciemnej stali. O. Ulepszony dnia. Już mam. To jest sztabka ciemnej stali. To jest sztabka ciemnej stali. Tak. Tu. Sztabka ciemnej stali. Nie mogę. Jest, mogę. No nie, skórzana mata. Rozbierz na części. Sztalowa.
Żona łaty. Czterysta kosztuje. O, jest skórzana łata. Ale tylko jedno chcę. Nie będzie cztery. Miosło. Coś zrobiłem chyba. Oto. No. Bywa. Dobra. To jest. A, dobra, już mam. Spójnie będą lepsze czasem. Czemu Wiedmiński ryszczył 0 na 6? Które jest na obrażenia to? Dobra. Naostrzymy. Idziemy na bitkę. Też nie wiem, czy już będzie bitka, ale prawdopodobnie tak. Ciemno tu jest naprawdę. Szkoda. Ale jeszcze ma lagów przynajmniej. Jest plus. Jeszcze było przed chwilą jeden. Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Skór tego kurwiego syna chciał mnie zamordować! Kurze! Nie... O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź! Cisza! Załatwimy sprawę szybko! Mamy tu takie małe, wiedźmińskie zlecenie. Wierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Nie odwracaj kota ogonem, kurduplu! Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłoży. Trzeba się pozbyć potwora i ty. No. No to jak będzie wiedźminie? Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nieludź będzie z nieludziem trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj no, powodam, no, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka. Może to on. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. Plus jeden. To nie będzie konieczne. Okaże się, że nie wiem, długi będzie pewnie ten quest tak zwany. Jak to questy wiedźmini Necker tylko, boże. Dwa hity już. Ale... Wait. Nie mogę nic zabrać. Neckery rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. Nie ma nic. I co? Załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Umawialiśmy się, że mam zabić potwora, a nie prowadzić dochodzenia. Tak, ale gdybym nie musiał się babrać już w tej sprawie, dorzuciłbym coś ekstra. To dla ciebie. Ile? A my idziemy do garnizonu porozmawiać z kapitanem.
Już on ustali, o co w tym wszystkim chodzi. Ile dostałeś? Expo. 60 koron. Kto tam? Wiedźmin. Wchodź. Szef czeka na górze. Jak przyjdzie? Jeść dla prosty. Skoro nie chcesz gadać, to chociaż pole. Masz kurwa suszy. Pozbieram swój na spokojnie. Wiedźmi. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Tak, wpadł. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, kurwa, brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Geralta? Geralt. Dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy. Myślałem, że Geralt to jakoś jestem. W końcu ten. Wkurza mnie już to twoje wściwstwo, wiesz? Nie ludzie. Nie ludzie. Wiem. Wybacz, taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem. Pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redanii. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Dijkstra to strasznie smutna historia. No serce się kurwa kroi, ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Geralt, bądź łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówkę. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału. Za to z twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolony. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przyprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To jak? Wchodzisz w to? Wchodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekać? Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet, ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im... Szkoda, że sam nie może wiedzieć. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Ojajaj. Jest tu. No i chłopcy się tu. Filipa jest tu. A co ze strażnikami ze Świątyni? Była. Nie zlecą się, jak usłyszą walkę? Myślałem, że w Oxenfurcie jest nadal. Czeka
Ciekawe, czy zauważył Geralt Filippa. Filippa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kółka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. Że wszedł w to Geralt? A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Filippa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. A że to mówi tak... Nie chcecie, żebym wam pomógł. Na uliczce. Ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filippa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Tak jak w Harrym Potterze, ten szczur Rona był człowiekiem. No, człowiekiem, czarodziejem. Tak, myślę, że to jest losowa Harry'ego Pottera. Jadwiga. No, skam. Póki jestem na lądzie, niech se leje. Ale ciemno. Może w kolejny dzień. Może ładnie będzie. No jest bardziej. Lepiej jest. Wiedźmin Geralt, czego chcesz? Audienci. Mam nowe informacje o Filippie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość, Wiedźmin. W sprawie Filippy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz, rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informacje o Eilhart. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdechłą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypię złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oxenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma.
Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałbyś ją dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. Oh boy. To będzie niezła bitwa. Wojsko Rosze kontra Geralt. Najprawdopodobniej Rosz. Najprawdopodobniej Wes. Wojsko Radowida i sam Radowid. Nice. No i? Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem, w domu na moście, bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Jeszcze może Filippa wejdzie. Nie chcemy niewinnych ofiar, ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. O. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karzę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Twoje ostatnie słowo? XD. Wes, nie? Odbić Wiedźmina, nie. Potem na Radowida. Ale z takim swoim mieczem, to co ja zrobię, nie wiem. Nie, słaby. Co? Przeszła ci ochota? XD. XD. Co tu więcej powiedzieć? Nawet Jigi nie użyłem. Nawet wczyty się, powinien szybciej się wczytywać akurat. Tego to nie widziałem, co tam było napisane. Czy można zmienić kolor rynszczunku wiedźmińskiego? Przepraszam. Zobaczę tylko jaki miecz to jest. A nie mogę zmienić? Nie to, kurczę.
Magnum wykona to swoje. Oni się będą troić, nie? Nie. W porządku? Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. Jest drugi. Dobra. Wszystkie eliksiry, które będą potrzebne, jeszcze je zamkną. Bez to znaczy. Bez to. Nie, to nie jest istotne. Gdzie pan czarował? Czas będę tak wyrzucał. Bez sensu jest. Osiemdziesiąt, a to i droga na 50. Pieczone. Dobra jest. Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Wystarczyło poprosić. Czemu tam? No, to wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowid nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. Jeśli dobrze pamiętam. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i znieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie na świętowanie?
Radowid nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mylisz się. Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Może wkleję, się nie zapomnę. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Nie znacie Emhyra. Wykiwa was. Ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy sukinsynu. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego liścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! Dobra, ich zda. Na trzy hity schodzi tylko. Ten na dwa. Ale chyba mi pomogli. Tylko koszulę z nimi wypadła. Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo żygasz polityką. Rozumiem. Wpadnij do Wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Dobra, to co? To...